W filmie tym omówimy sytuacje, jakie możemy napotkać, rozwiązując układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Jak zobaczymy, taki układ może mieć jedno rozwiązanie, może mieć rozwiązań nieskończenie wiele lub nie mieć ich wcale. Poznamy również nazwy, które opisują te sytuacje. Zacznijmy od układu równań 3x minus 4y równa się 13, to jest pierwsze równanie, a drugie równanie y równa się minus 3x minus y. To drugie równanie ma taką trochę nietypową postać, niewiadoma y występuje po obu stronach, więc może sprowadźmy ją do bardziej przyjaznej postaci, odejmijmy y od obu stron. W ten sposób po lewej stronie będzie 0 równa się minus 3x minus 2y. Czyli nasz układ, przepiszmy może go tutaj, 3x minus 4y równa się 13 i minus 3x minus 2y równa się 0. No i widzimy także, jak dodamy te równania do siebie, to zredukuje nam się x, więc może dodajmy stronami te równania, czyli dodajemy równania stronami, wtedy tak, 3x minus 3x to jest 0, minus 4y minus 2y to jest minus 6y i 13 plus 0 to jest 13, czyli minus 6y jest 13, dzielimy przez minus 6, i w ten sposób otrzymujemy przez minus 6 otrzymujemy y równa się minus 13 szóstych. Czyli mamy y. No i teraz mając y, wstawiamy je do któregoś z tych równań, może do drugiego, czyli minus 3x minus 2 razy minus 13 szóstych równa się 0, czyli minus 3x i tu 2 nam się skraca i minus minus, czyli jest plus 13 trzecich równa się 0. Może tak, x, dodajemy 3x. Wtedy po lewej stronie zostaje nam 13 trzecich, a po prawej 3x dzielimy przez 3 i otrzymujemy trzynaście dziewiątych równa się x. Czyli otrzymaliśmy rozwiązanie x równa się 13 dziewiątych, a y równa się minus 13 szóstych, czyli ten nasz układ posiada jedno rozwiązanie, czyli układ. No, ten układ posiada jedno rozwiązanie. W takiej sytuacji nazywamy go układem oznaczonym. To jest nazwa na tę sytuację, czyli układ jest oznaczony. Może jeszcze zilustrujmy geometrycznie, co oznacza taka sytuacja. Więc wiemy, że każde z tych równań reprezentuje nam prostą na płaszczyźnie. Zbiór rozwiązań reprezentuje nam przecięcie dwóch prostych. Czyli to, jak zaraz zobaczymy, to oznacza, że te dwie proste przecinają się w jednym punkcie. Dobrze, czyli teraz napiszmy jeszcze raz te równania. Może tak, drugie równanie, czyli tak, minus 3x minus 2y równa się 0.
co dodajemy 2y i otrzymujemy minus 3x równa się 2y. Dzielimy obie strony przez 2. I otrzymujemy y równa się minus 3 drugie x. No to jest równanie jednej z prostych, tej opisanej równaniem numer 2. I pierwsze równanie było tak. 3x minus 4y równa się 13. Dodajemy 4y w ten sposób, mamy tak, po lewej stronie zostaje nam 3x równa się 13 plus 4y. Teraz odejmujemy 13. I wtedy mamy tak, 3x minus 13 równa się 4y i krok ostatni dzielimy sobie jeszcze przez 4 i może tutaj napiszmy, czyli y równa się 3 czwarte x minus 13 czwarte. Czyli to jest równanie tej prostej w postaci kierunkowej. No i teraz naszkicujmy te dwie proste. Prosta zielona, no ma ujemny współczynnik kierunkowy i wyraz wolny jest 0. No wobec tego prosta przechodzi przez punkt 0, 0 i ujemny współczynnik kierunkowy, czyli to jest coś w tym rodzaju. I druga prosta to jest 3 czwarte x minus 13 czwartych. Czyli ta prosta przechodzi jakoś, prawda, przecina w punkcie minus, zmieńmy kolor, przecina w punkcie minus 13 czwartych. No i to mniej więcej jakoś tak idzie, prawda? I widzimy, że, przepraszam, te proste przecinają się w jednym punkcie. No i to jest właśnie ten punkt, którego współrzędne są rozwiązaniem naszego układu równań. X równe 13 dziewiątych, a Y równe minus 13 szóstych. Czyli to jest punkt o współrzędnych 13 dziewiątych i minus 13 szóstych. I taki układ, który posiada jedno rozwiązanie, nazywamy układem równań oznaczonych. Teraz przejdziemy do następnego układu równań, a mianowicie popatrzmy na następujący układ równań. 5x minus 4y równa się 1 i minus 10x plus 8y równa się minus 30. Teraz tak, jeżeli popatrzmy sobie na współczynniki przy zmiennej x, prawda? Tu jest 5, a tu jest minus 10. Jeżeli drugie równanie podzielimy przez 2, czyli pomnożymy przez 1/2, to jaką ono przyjmie postać, prawda? 1/2 razy minus 10x to jest minus 5x. Plus 1/2 razy 8y to jest 4y równa się minus 15. No i pierwsze równanie przepiszmy je jeszcze raz tutaj. Na pierwsze równanie przepisujemy. To jest 5x minus 4y równa się 1. No i co widzimy? Widzimy, że lewe strony tych równań, prawda,
są, lewa strona drugiego równania jest lewą stroną pierwszego równania pomnożoną przez minus 1, a prawe strony nie spełniają tego związku, więc prawdopodobnie nie ma y-ów, które są rozwiązaniami tego równania. No i żeby to dokładnie zobaczyć, dodajmy stronami te równania. Znaczy tutaj mamy tak, minus 5x to jest 0, plus 5x to jest 0x, plus 4 razy 0y równa się minus 14. Cóż to za równanie otrzymaliśmy? 0 równa się minus 14. No i oczywiście takie równanie jest nieprawdziwe, czyli nie ma x-ów i y-ów, które uczyniłyby to równanie prawdziwym, czyli nasz układ równań nie ma rozwiązań. No, czyli to jest druga możliwa sytuacja. Układ nie posiada rozwiązań. I inna nazwa na tę sytuację to jest układ jest sprzeczny. Prawda? Tak jak wcześniej mówiliśmy, że równanie może być sprzeczne, tak i układ równań, który nie posiada rozwiązań, nazywamy układem sprzecznym. Zróbmy jeszcze ilustrację geometryczną. Czyli tak, pierwsze równanie, zobaczmy jakiej prostej to jest równanie, 5x minus 4y równa się 1. To co, 5x odejmiemy od obu stron 5x. Po lewej stronie zostanie nam minus 4y, a po prawej 1 minus 5x. I dzielimy przez minus 4. I w ten sposób po lewej stronie zostaje nam y, a po prawej 5 czwartych x minus 1 czwarta. O, to jest równanie prostej, której punkty są rozwiązaniami równania pierwszego. Teraz równanie numer 2 było następujące. Minus 10x plus 8y równa się minus 30. Dodajemy 10x. Dostaje nam 8y równa się 10x minus 30. Dzielimy przez 8. I otrzymujemy tak, y równa się 10 ósmych. No 10 ósmych to jest to samo co 5 czwartych. Czyli tu możemy skrócić przez 2, 4, 5. Czyli tu jest 5 czwartych x i 30 ósmych możemy też podzielić przez 2, powiedzmy to jest 15 czwartych, minus 15 czwartych. No, czyli to jest prosta, która jest wykresem drugiego równania. No i może zobaczmy, jak to wygląda. Rysunku. Pięć czwartych, czyli to jest dodatni współczynnik kierunkowy, minus jedna czwarta, no czyli to jest jakaś taka prosta. Narysujmy ją na zielono. No a druga prosta ma ten sam współczynnik kierunkowy, to znaczy, że to jest prosta równoległa do niej i przecina oś w punkcie minus 15 czwartych, czyli jakoś tam poniżej. O. Czyli to są proste równoległe. Proste równoległe. No i proste równoległe się nie przecinają, czyli to jest układ równań sprzeczny.
No i zobaczmy jeszcze ostatnią sytuację, jaka może się zdarzyć. Popatrzmy na kolejny układ równań. Pierwsze równanie to jest 3x minus 7y równa się 1, a drugie równanie to jest 14y równa się 6x minus 2. Tak, więc spróbujmy może, przepiszmy drugie równanie w innej formie, tak, 14, może 6x odejmijmy od obu stron. To 6x nam się po z prawej strony zniknie i mamy tutaj tak, minus 6x plus 14y równe minus 2. Czyli nasze równania są takie. 3x minus 7y równe 1 i minus 6x plus 14y równe minus 2. Może tak, podzielmy drugie równanie przez 2, czyli mnożymy razy 1 druga. I w ten sposób drugie równanie przybiera następującą postać. Minus 3x plus 7y równe minus 1. A pierwsze równanie było 3x minus 7y równe 1. No to jest pierwsze równanie, przepiszmy tutaj. I teraz co? Jeżeli dodamy te równania stronami, no to tak, będzie 0 razy x plus 0 razy y równa się minus 1 plus 1, czyli 0. Czyli dostaliśmy równanie 0 równa się 0. No, to równanie jest oczywiście spełnione. Czyli to znaczy, że wszystkie x i y, które spełniają pierwsze równanie, spełniają również to równanie. Czyli innymi słowy, równanie posiada nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli tutaj mamy nieskończenie wiele Jeżeli przypatrzymy się tutaj na te dwa równania, to widać, że właściwie mamy do czynienia z jednym równaniem. Na te drugie równanie jest pierwszym równaniem pomnożonym przez minus 1. Czyli tak naprawdę mamy tylko jeden warunek, który wiąże x i y, no, dowolne z tych dwóch równań. Czyli nieskończenie wiele rozwiązań. I w takiej sytuacji układ równań nazywamy nieoznaczonym, czyli układ nieoznaczony. No i zróbmy ponownie ilustrację geometryczną tej sytuacji. Pierwsze równanie to było 3x minus 7y równe 1. Odejmujemy 3x. Czyli mamy tak, minus 7y równa się minus 3x plus 1. Dzielimy przez minus 7 i otrzymujemy równanie prostej. Y równa się minus 3 przez minus 7, czyli 3 siódme x minus 1 siódma. To jest równanie prostej, opisywanej przez pierwsze równanie w postaci kierunkowej. I jeszcze drugie równanie, nasze drugie równanie było takie. 14y równa się 6x minus 2. No więc tak, dzielimy przez 14. I otrzymujemy równanie, po lewej stronie zostaje nam y równa się 6 czternastych x minus 2 czternaste. No ale 6 czternastych to się jeszcze dzieli przez 2, czyli to jest 3
siódme i 2/14 to jest 1/7, czyli y równa się 3/7 x minus 1/7. I widzimy, że tak naprawdę oba te równania opisują tę samą prostą. Czyli sytuacja jest taka, że mamy układ równań, który oba równania opisują tę samą prostą. No to jest jakaś taka prosta. Teraz sytuacja w gruncie rzeczy jest następująca. Nie powinniśmy się temu dziwić. Pomyślmy o następującym przykładzie. O równaniu y równa się x plus 1. No jak wiadomo, równania możemy mnożyć przez liczby, nie zmieniając zbioru rozwiązań. Czyli na przykład pomnóżmy to równanie przez 2. No to co? To dostaniemy równanie 2y równe 2x plus 2. No i na przykład jeszcze odejmijmy od obu stron 11. Czyli mamy 2y minus 11 równa się 2x, 2 minus 9. Tak? No to i teraz, no to i teraz potraktujmy to jako drugie równanie. Prawda? Możemy teraz napisać układ równań y równa x plus 1, a drugie równanie to będzie 2y minus 11 równa się 2x minus 9. Tak? Więc na pozór mamy układ równań, ale tak naprawdę mamy tylko jedno równanie, bo to drugie równanie jest równoważne równaniu pierwszemu. No nie jest to żaden nowy warunek, prawda? Bo ono powstało przez pierwszego równania, przez aplikowanie operacji, które nie zmieniają rozwiązań, ani nie dodają nowych, ani nie zabierają. Czyli wszystkie liczby, które spełniają pierwsze równanie, spełniają również drugie równanie. I to w gruncie rzeczy jest sytuacja z układem dwóch równań z dwiema niewiadomymi, który ma nieskończenie wiele rozwiązań, który jest nieoznaczony. Tak naprawdę mamy jedno równanie, a to drugie jest pierwszym równaniem zapisanym w trochę inny sposób, czego na początku nie widać. Czyli i to są wszystkie sytuacje, które możemy napotkać rozwiązując układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Czyli jeszcze raz. Taki układ może posiadać jedno rozwiązanie, nazywamy go wtedy układem oznaczonym. W interpretacji geometrycznej mamy dwie przecinające się proste. Układ może nie posiadać rozwiązań, taki układ nazywamy sprzecznym. Interpretacja geometryczna to są dwie proste równoległe na płaszczyźnie. I wreszcie sytuacja trzecia, układ może posiadać nieskończenie wiele rozwiązań. Taki układ nazywamy układem nieoznaczonym i rozwiązania wtedy to jest cała prosta rozwiązań. I innych sytuacji być nie może. Nie może się zdarzyć tak, że układ równań liniowych, dwóch równań z dwiema niewiadomymi, ma cztery rozwiązania. Prawda? Że cztery różne x i cztery różne y i nie więcej spełniają ten układ. To są wszystkie możliwe sytuacje. Układ posiada jedno rozwiązanie, układ nie posiada wcale rozwiązań lub posiada ich nieskończenie wiele.